Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chromry w kolejnej naszej rozmowie. Znowu skupimy się na tym, co się dzieje w konfederacji i z konfederacją. A moimi Państwa gościem jest Sebastian Pitoń. Witam Cię serdecznie. Witam również. Na początku, oczywiście, zachęcam Państwa do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane w opisie. W pierwszej chwili miałem to pytanie zadać na końcu, ale stwierdziłem, że jednak będzie lepiej, jak je zadam na początku, ponieważ wedle wpisów pewnego Twitterowicza, jesteśmy obaj członkami tajnego zakonspirowanego ośrodka, który ma na celu start Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich i zniszczenie konfederacji. Także, Sebastianie, dlaczego chcesz zniszczyć konfederację? No bo jestem po prostu maniakalnym wariatem, który niszczy wszystko, co dobre. Wkurzam, jak coś się komuś udaje. No i tyle, no wiesz, widzę tu Konfederacji rośnie, wiesz, taki intelektualny tuz jak Przemek Wipler występuje, trzeba powiedzieć. Fajnie w telewizji ludzie go kochają, Sowek Męceń, jego Aspergerczyk proszę Ciebie zgromadzić tumy, natomiast Świeżbi ręka, żeby to zniszczyć, no po prostu i tyle. No. Dlatego tutaj tak naprawdę to muszę powiedzieć, że to nie ja, że to Lama. Twoja Panda. Przecież doskonale wiesz, że to Panda nas zbuntowała. To Panda nam szeptała do uszu. To Panda chciała, żebyśmy to zrobili, a my żeśmy jej po prostu ulegli. No tak, bo ja Panda się pytałem, bo Panda, proszę Państwa, też jest na tej liście. Nasz kochany czworonuk, który myślałem, że przyjdzie, bo już się robi ciemno, ale najwyraźniej jeszcze gdzieś tam, gdzieś tam urzęduje na smaczny i konsumuje smaczną trawkę, myśląc właśnie o tym, jak tylko zniszczyć konfederację za naszym pośrednictwem. Ona też jest na tej liście tego tajnego ośrodka. Więc, ale na poważnie, mieliśmy, no, już pomijając cały Cały, całość wydarzeń, o której rozmawiamy od już x czasu, mieliśmy jakby kolejny kamyczek do ogródka, kolejny objaw kompromitacji. Konfederacji Sławomira Mencena. Czyli akcja pod tytułem Zniesiemy podatek od spadków, nazywany już wcześniej przez Męcena podatkiem od gejów. W uzasadnieniu napiszemy, że trzeba to znieść, bo to dyskryminuje części rowerowe. I całkowicie przypadkowo trzech posłów Korony wycofa podpisy i projekt upadnie, projekt, projekt zleci, bo będzie miał mniej niż 14 podpisów. Notabene Krzysztof Bosak swojego podpisu nie wycofał. Podobnie jak i inni jego koledzy, a jedyną osobą, która się pod tym gniotem nie podpisała, była jego żona. Yy, co tu się do licha dzieje? Twoim zdaniem. Wiesz, jeśli już przechodzimy w fazę mniej żartobliwą, nie no, bo wiesz moglibyśmy robić 30-minutowy program kabaretowy pod tytułem Co tam Panie w Konfederacji, ale szanujmy się trochę. No to posłuchaj, Kamil. No doskonale, doskonale zdajesz sobie sprawę, że od kiedy takim elementem tutaj sterującym został Sawek Mencen i Przemysław Wipler, no to nie, nie do końca wiadomo, gdzie zmierzamy. tak? No bo czy celem są chore ambicje Sawka Mencena, który po prostu musi wystartować w tych wyborach, bo nie wiem, czy buduje, wiesz, pozycję marki, którą wprowadził na giełdę, czy po prostu jest tak zafiksowany i tak szczęśliwy i tak pewny swej genialności, że, że po prostu nie odpuści koniec, czy też może tutaj tym motorem jest Wippler, który używa Sławka i tych jego ambicji po to, żeby tą konfederację po prostu po ludzku rozwalić, tak? No bo y, gdzie, gdzie ona dojedzie z takim liderem, który, który robi takie numery? Y, z liderem, który zniechęca sobie cały prawicowy elektorat, przekierowując się na elektorat centrum, który jest sterowany całkowicie przez telewizję. Przecież na ostatniej prostej, jeśli te, telewizja uzna, że to jest dobry ich kandydat, jeśli ich przekona że to jest dobry systemowy kandydat, no to z naszego punktu widzenia no to już i tak nie ma sensu. No ale wtedy osiągnie jakiś dobry wynik. Ale jeśli się okaże, że będzie tam jakiś lepszy kandydat, że pan Kobosko czy ktoś taki wystruga w tych okolicach elektoratu kogoś fajniejszego, no to przecież wystarczy powiedzieć w telewizji, że Sałek Męcen, przypomnieliśmy sobie, że jest, jest faszystą, nie lubi Żydów, gejów itd., tak Przypomnieliśmy piątkę i koniec. I po prostu cała, cała tego, kilka procent nowego elektoratu, który tutaj w centrum chce zebrać, odwróci się od niego w pięć sekund. W związku z tym, a tak jak mówiłem, ten elektorat prawicowy do niego już nie wróci. On jest najmniej akceptowalną postacią dla twardego elektoratu Konfederacji. Zdecydowanie najmniej. No może jeszcze przemysł Wipper byłby odrobinę mniej akceptowalny, no ale to jest ta sama liga. Każdy tutaj byłby lepszy. W związku z tym, w co oni grają? No wiesz, można byłoby udawać, że, że grają w cichego koalicjanta dla PiSu, ale oni nie grają w cichego koalicjanta dla PiSu. Oni grają w, w to, żeby ten cichy koalicjant dla PiSu był jak najmniejszy przy okazji. W cichego i bardzo małego koalicjanta PiSu. O, w coś takiego grają. No i pytanie, czy to jest gra, którą należy popierać? Czy Konfederacja jest formacją, która naprawdę. Nie mogłaby się odbić, no bo to już jest jakaś machina polityczna, która już ma swoją markę, która się tam wdarła, która przekroczyła ten pięcioprocentowy próg, tak naprawdę straszliwie trudno osiągalny. I co, i mamy porzucić ten projekt, bo jedna osoba, Przemek Wipler i druga Sawek Mensen doszli do wniosku, że go zniszczą? Dwóch facetów? No nie. W związku z tym nasza inicjatywa jest próbą odbicia, odbicia tych pozycji, właśnie uratowania Konfederacji przed smutnym losem. I, I tyle. Ty pewnie, Kamilu, wolałbyś, żeby na miejscu Konfederacji wyrosło coś nowego. Ja bardzo długo też tak uważałem, natomiast ostatnio uważam, że. Że idea uratowania Konfederacji i, i przywrócenia jej charakteru jako platformy dla środowisk narodowych, patriotycznych, wolnościowych, różnego typu jest dobrą ideą. No to jest idea, którą, wydaje mi się, Grzegorz Brown tutaj cały czas, cały czas promuje i konsekwentnie. I cóż mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że może mieć rację. W związku z tym doszedłem do wniosku, że tak naprawdę trzeba poprzeć jego kandydaturę, bo jego kandydatura, wyobraźcie sobie, Moi drodzy, że startuje Grzegorz Brown i Sawą Irmęcen. No to nie macie wątpliwości, że cały antysystem poprze Grzegorza Brauna tylko po to, żeby dowalił Mencenowi. Tak? Nawet nawet, jeśli ktoś do końca nie lubi Grzegorza Brauna, to będzie mu miło na niego zagłosować, żeby dowalić Sawkowi Mencenowi. Tak? No i wtedy być może będzie to jak, jakaś fala, żeby przebudować proporcje w Konfederacji, żeby krona Brauna. Miała tam lepszą pozycję. No a Grzegorz Braun udowodnił w jakiś sposób, że on się nie boi brać na listy ludzi, yy, powiedziałbym bardziej, bardziej samodzielnych intelektualnie. Problem polega na tym, że w tej chwili nie ma mocy, żeby ich tam na tych listach po prostu utrzymać. No i to, to cała, cała historia tej koncepcji. Jeszcze jest jedno, ale bo przecież Grzegorz Braun może nie wystartować. Może powiedzieć, że miał wszystko. Nie wystartuje. No i wtedy ten nasz spisek tutaj ma zadziałać w ten sposób, że osoby, które czują się na siłach i mają chęć, mogłyby wystartować w tym, na, na prezydenta. Oczywiście nie po to, żeby wygrać, tylko po to, żeby się dorwać do tuby medialnej, a korzystając z tego, że tworzy się pewna platforma porozumienia, no to ułatwiłoby to zebranie hurtowe, że tak powiem, podpisów i powymienianie się nimi, po to, żeby, żeby nie, nie przegapić tych wyborów i nie przegapić możliwości dotarcia do tuby medialnej, co jest niezwykle ważne, ponieważ czasy są przełomowe, zbliżają się pomału wybory samorządowe, gdzie ten komponent ukraiński może bardzo dużo zamieszać, a on będzie bardzo trudny do wyparcia, jak już, jak już wejdzie w jakieś struktury samorządowe. W związku z tym, wyraźny, głośny głos rozsądku nadawany przez szczekaczki głównego ścieku uważam, że jest ważny. No na pewno, no, tylko, tylko tutaj generalnie tym biegunem, który. Zbiera wszystkie te głosy. Póki co jest Mencen. No ja akurat wiem i tu się bardzo cieszę, że są ludzie, którzy nawet współtworzą konfederację. Oni deklarują nie tylko, że nie będą na Mencena pracować w kampanii, ale nawet, że nie zamierzają na niego zagłosować. Więc można powiedzieć, jest prawilny potencjał. No, ale z drugiej strony, czy Mencen jeszcze paroma fikołami pod tytułem no powiedzmy, centrolubnymi, o tak określę je takim, taką ogólną nazwą, bo to nie tylko jakieś LGBT, może się przecież coś innego pokazać, no nie wiem co na przykład, ale dajmy na to, dajmy na to, że pojawi się... Buh. Izrael i Ukrainę, proszę Ciebie. No, 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 ale nie, no to już też na, przykład, na przykład powie, że tutaj tak musimy się starać, żeby Ukraina nie przegrała, że to jest nasza wojna, albo że wojna Izraela to jest nasza wojna, a w ogóle Grzegorz Bram to źle robi, mówiąc w Brukseli, że, ym, że tam to są rzeźnicy i ludobójcy. No i tak naprawdę to będzie szło na konto całego środowiska. I ludzie, zgodnie ze starym, że tak powiem, wezwaniem, proletariusze wszystkich krajów, rozejdźcie się. No. I się rozejdą. Dokładnie. Dlatego ta alternatywa w postaci tego, nazwijmy to, skrzydła Grzegorza Brauna, jeśli będzie obecna, no to ona po prostu przejmie. Przejmie tych ludzi, którzy, którzy nie chcą słuchać takich, yy, takich tekstów, i tyle. No, chodzi o to, żeby ci ludzie się właśnie nie rozeszli, żeby nie było tak, że nie ma na kogo głosować. Wybory jak wybory, lipa, po prostu beznadzieja, nie mamy szans nic od nas nie zależy, wszystko się jakoś cało poukładało i tak dalej. Chodzi o stworzenie, o stworzenie alternatywy wyborczej, to co zawsze Józef Stalin mówił, że tam on zawsze tworzy alternatywy jakiejś tego typu, no to tym razem my tworzymy. My staramy się przyczynić do stworzenia alternatywy wyborczej, że tak powiem. No i tyle. Okej, okay. no ale, ale w takim razie czy może dojść, Twoim zdaniem, do sytuacji, że jednak Sławomir Mencen zostanie podmieniony? Bo, no, powiem tak, patrzymy teraz na wybory w Stanach Zjednoczonych. Biden, wiadomo jaki był, ale teraz jak widzę, jak Kamali Harris wysiał prompter i, wysiał prompter i ona nic nie potrafi powiedzieć, zaczyna się śmiać. Trochę jakbym widział Sławomira Mencena. Kiedy posłowie korony zabiorą swoje podpisy z jego projektu Ustawy. No on się wtedy nie śmieje. To jest o tyle gorzej wytresowane, bo on wtedy wpada, wiesz, i pisze odpowiedzi typu kłamiesz tam ludziom, wiesz. Albo się denerwuje, albo stoi i nic nie robi. Powiem ci tak, ambicje Sowka-Mencena były skierowane już od lat na ten punkt wyborów na prezydenta w 25 roku. On miał długoterminowy plan, który konsekwentnie realizował, który go doprowadził do momentu, w którym jest jedynym kandydatem Konfederacji na wybory. Myślę, że bardzo ciężko byłoby go przekonać, żeby się wycofał. Poza tym on też zebrał jakąś popularność, bo w tej chwili kto mógłby stworzyć po cichu spisek, żeby go wyrzucić no Przemek Wipler tak no ale Sawek też już jest dosyć mocny ma własnych ludzi tam którzy są mu wierni w związku z tym ciężko będzie go tak po prostu odsunąć od tych, od tych wyborów Oczywiście byłoby to rozsądne z punktu widzenia notowań Konfederacji, ale tak jak mówię, może wcale nie chodzi o to, żeby Konfederacja miała dobry wynik. Może chodzi o to, żeby była słabym sojusznikiem. No bo, wiesz, Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że on lubi mieć słabych sojuszników. On lubi mieć takich sojuszników, którzy wagowo, wiesz, no tam dorastają, stanowią, nie wiem, jedną trzecią czy jedną drugą pisu, On woli mieć takich jedną piątą, jedną szóstą, wiesz, takich, takich słabe uszy. No, prawdopodobnie nimi będzie, tacy usze nie stanowią zagrożenia wyborczego dla niego, tak. W związku z tym to jest taka sytuacja, że albo idzie z nami, jesteście na naszych listach, albo was nie ma chłopcy. W związku z tym tak naprawdę koncepcja stworzenia z konfederacji takiego kolejnego sojusznika. No bo skoro Jarosław Kaczyński cały czas gra w ten sposób, że jego sojusznicy są słabi, to czemu miałby teraz chcieć mieć silnego sojusznika? Silny sojusznik to jest problem. W związku z tym wydaje mi się, że konfederacja, która byłaby y, miała poparcie około 5, 6, 4, no, w każdym razie nie powyżej 10%, byłaby idealnym sojusznikiem, tak naprawdę. Bo sojusznikiem, który, który nie grozi wiesz, przejęciem tutaj elektoratu czy czegoś takiego. Dlatego wydaje mi się, że koncepcja jest taka, że y, przemysł Wiper ma przekształcić konfederację w słabego sojusznika. PiSu i myślę, że to realizuje, dlatego myślę, że nikogo nie podmieni, bo właśnie Sławek jest świetny, bo Sławek tu się jeszcze pięć razy o własne nogi potknie, nagada coś, nerwy mu puszczą, bo ciebie opije się, yy, wiesz, nie będzie miał formy coś tam, coś tam głupiego zrobi. Jest siedem miesięcy, przez te siedem miesięcy naprawdę może nabroić, a potem jak to yy, media podsumują, no to faktycznie nie będzie co zbierać. No jest to bardzo prawdopodobne. Jest to bardzo prawdopodobne, no także, ale to w takim razie jak, yy, załóżmy tak. Mencen wystartował, jest jakaś tam powiedzmy rozproszona opozycja wobec niego. Mencen zbiera wynik. No pewnie nie taki jak Konfederacja, poniżej, poniżej wyniku Konfederacji z ostatnich wyborów. Ja myślę, że jego potencjał to jest takie, no 6-7%. Brown też startuje, czy że startuje sam? Znaczy w koncepcji, że jest jakaś konkurencja. Czy to jest Brown? Wiadomo, że jak będzie Brown, to wynik będzie Mencena może nawet jeszcze gorszy, ale ja uważam, że jeśli wystartuje jakakolwiek alternatywa, to biorąc pod uwagę emocje, które są dzisiaj, to duża część środowiska nie włączy trybu mimo wszystko Mencen, tylko cokolwiek tylko nie Mencen. W związku z czym wynik będzie. No albo, albo jeszcze pamiętaj, Kamil, że jest koncepcja siedzę w domu. W związku z tym wydaje mi się, że Grzegorz Brown dokonałby mobilizacji mobilizacji tutaj elektoratu tego antymencenowskiego, nazwijmy to i prawicowego, który, jeśli nie będzie Grzegorza Braun'a, to po prostu będzie siedział w domu, moim zdaniem i. I w koncepcji takiej, że startuje tylko mencent plus ktoś tam. Bo wiesz, jeśli, jeśli zrealizujemy tam koncepcję, o której tutaj na Twoim kanale też chyba pierwszy raz zacząłem mówić, żeby wystawić tam 5-10 osób, takich wiesz, mocnych, nazwijmy to liderów opinii antysystemu, no to wtedy, wtedy zagłuszymy ten głos systemowy i to też będzie i to też będzie jakby ciekawe, te głosy się rozbiją. Odbiorą pewnie trochę głosów Mencenowi, ale nie za bardzo. Natomiast Grzegorz Brown, <knie> moim zdaniem, no nie zrobi takiego klimatu, że nie będzie mógł mówić za pięciu, bo będzie miał jeden czas antenowy. Natomiast w walce, w walce z Mencenem sens to będzie miał taki, że wszystkie te głosy skumulują się na Grzegorzu Brownie w postaci dużej liczby. Grzegorz Brown wtedy może wiesz, osiągnąć taki wynik pod 10%, moim zdaniem, ponieważ wydaje mi się, że Grzegorz Brown uosabia pewien bunt przeciwko systemowi, a nasze społeczeństwo zaczyna się coraz bardziej buntować przeciwko tym wszystkim historiom, w jakich w ostatnich latach, wiesz, braliśmy udział. W związku z tym potem, zobacz, co się stanie potem w nowej nadziei. No, przypuszczam, że ktoś powie hej Sławek, hej Przemek. To wasze rządzenie to jest jednak o Kant, tyłka o rozbić. No i może się okazać, że w tej nowej nadziei ktoś inny sięgnie, wiesz, po władzę i tych chłopaków wyrzuci. Czego bym im życzył, bo tak jak mówię, zniszczyli konfederację, zniszczyli. Atmosferę w Konfederacji, zniszczyli to, że Konfederacja była, nazwijmy to, alt, jakąś taką antysystemową, czy też altersystemową formacją prawicową, w tej chwili jest centrystyczną, i to mi się bardzo nie podoba. Dlatego wszystkie te scenariusze, które mogą doprowadzić do jakiejś zmiany w kierownictwie Nowej Nadziei. No przecież Sawek Mencen nie jest cesarzem dozgonnym Nowej Nadziei, prawda? To nie jest tak, że jak on objął. Władzę to już musi do końca życia y, tą władzę piastować. No, zawsze jest tak, że klęska klęska daje pewnego rodzaju pretekst do tego, żeby stworzyć nowe wybory, coś przemyśleć i, i tak dalej. W związku z tym, no, ale z drugiej strony chodzi o to, żeby to nie była klęska całej konfederacji, tak? bo to też jest plan, który jest, który jest dobry dla PIS-u, żeby konfederacja była słaba. W związku z tym Grzegorz silny, Grzegorz Brown na skrzydle, słaby. Sawek Mencen i jesteśmy prawie w domu. No, no tak, tak, jest to, jest to rozwiązanie, ale czy Grzegorz Braun w ogóle się na to zdecyduje? Bo moim zdaniem, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Jemu jest dobrze tak, jak jest i po prostu będzie kontynuował. Tak. Powiem ci, Kamil, że ja tutaj. Ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem. Dlatego ta moja koncepcja komitetu y, wspierającego kandydaturę ma być takim wektorem, wektorem siły, którym, która ma mu ułatwić podjęcie decyzji o starcie. Po prostu, tak. Że jeśli jest takie zaplecze, jeśli ono faktycznie będzie dosyć silne i zdecydowane i tak dalej, i tak dalej, no to na pewno Grzegorzowi Brownowi będzie łatwiej wejść na tą ścieżkę. No i taki jest sens. No dobrze, dobrze. To teraz jeszcze jakby jeden aspekt, ponieważ trwa też casting na kontrkandydatów mencena i to jest, myślę, kwestia, którą powinniśmy uwzględnić. Mianowicie, mianowicie, nie wiemy kto będzie kandydatem z platformy. Nie, będzie, nie wiemy, kto będzie kandydatem z PiSu, nie, be, nie wiemy, kto będzie kandydatem z Lewicy, nawet z Trzeciej Drogi, nie wiemy praktycznie nic. No oczywiście się mówi, że z Lewicy to może Dziemianowicz-Bąk, że z Trzeciej Drogi to może Hołownia, a może nie. Że z Platformy to niby Trzaskowski, ale może jednak sam pan Donald. Największe zamieszanie jest w pis no bo PiS tak naprawdę chyba walczy o życie, no bo słaby kandydat PiSu... No, to oznacza katastrofę, to oznacza katastrofę, to oznacza właśnie, jeśli byłby mocny kandydat antysystemowy, którym nie jest Sławomir Męcen, to pisowski kandydat mógłby się potknąć i nie wejść do drugiej tury po prostu. A myślę, że na przykład taki Karol Nawrocki, d powiem nawet dla dużej części twardego elektoratu Konfederacji, tego takiego wież narodowo-katolickiego, może być bardziej akceptowalny już w pierwszej turze niż Sławomir Mence. I to jest dopiero paradoks. No być może, ja nie wiem kto to jest, ale to wiesz jest. To jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Powiem ci tak. Mówi się, że jeśli wygra kandydat PiS-u, to będzie PiS miał możliwość doprowadzenia do przedterminowych wyborów. Ale szczerze Powiedziawszy, no to przecież w tej chwili jest prezydentem nominat Jarosława Kaczyńskiego. Tusk zaliczył gigantyczną wpadkę powodziową i jakoś nic się nie dzieje. Krótko mówiąc, jeśli ktoś chciałby doprowadzić do przedterminowych wyborów, to na co czeka? Teraz ma idealny moment, tak naprawdę. Jeśli, jeśli ten moment przetrwa, to za, za pół roku nikt już nie będzie o, o powodzi pamiętał. W związku z tym wydaje mi się, że tego rodzaju kalkulacje, bo ja tam gdzieś też uległem yy, takiemu złudzeniu, że tak może być, ale teraz myślę, że tak wcale yy, nie jest. Natomiast, wiesz, cały czas w Polsce rządzą amerykańsko-żydowskie media, które są <grym> takie, jakie są. W związku z tym, ktokolwiek nie wygra, to jest ktoś, kto będzie akceptowalny dla tych żydowsko-amerykańskich mediów. I to musimy sobie zdawać sprawę, że to pewnie i PiS, i PO, i Trzecia Droga zdecydowanie spełniają te warunki. Myślę, że pan Sławek Męcen też spełnia te warunki, bo też jest, też, też jego retoryka jest taka, że jest absolutnie tutaj przez ambasadę na Pięknej jakby propsowana i tutaj Niczym się nie różni od, od całej reszty. W związku z tym, wiesz, ktokolwiek by te wybory nie wygrał, to się zasadniczo nic, nic nie zmieni. Oczywiście pozycja rządu Tuska będzie silniejsza, jeśli wygra to Tusk albo Trzaskowski, ale to też jest ciekawe, że zwróć uwagę, że tych dwóch panów realnie ze sobą moim zdaniem rywalizuje. To tak jak powiedział pan. Świętej Pamięci Marusik. Nikt nie jest takim wrogiem jak kolega z partii, z którym walczysz o tą samą jedynkę, w tym przypadku nominację na tutaj kandydata na prezydenta. No bo w jednym i w drugim przypadku te akurat nominacje mogą się okazać takimi, które, które okażą się prezydenturą, więc to jest gruba rzecz. W związku z tym tutaj w platformie będzie jakaś realna, realny podział i realna wojna, podobnie jak w Konfederacji, tak można powiedzieć. Natomiast PiS ma taki problem, że rządzi tam Kaczyński, a ja nie, bardzo, nie bardzo wie, kogo tutaj wstawić, bo wszyscy ci jego funfle, no to są po prostu dosyć słabi, mało charyzmatyczni i do tej roli człowieka, który ma pokonać albo Czaskowskiego, albo Tuska, bo to się do tego sprowadza, no to nie wiem, czy oni się nadają po prostu. Nie ma tam Dominik Tarczyński jest takim facetem, trochę zikrom, można by powiedzieć. On też mówi dobrze po angielsku, to też jest jakiś tam atut. Więc zastanawiam się, czy koniec końców on nie zostanie tym nominatem. No, możliwe. Ja myślę, że jakby głównym założeniem w pisie, no to jest wystawienie kogoś, kto na tym nie zbuduje swojej pozycji politycznej, bo o tym, mówi, o tym mówił zresztą profesor Piotrowski. Dzisiaj z nim rano nagrywałem wywiad, że był na takim spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim w 2015 roku i on mówi, że przede wszystkim wybory parlamentarne, tam będą wybory prezydenckie, ale to my je przegramy, trzeba będzie kogoś tam wystawić, kto po, powinien przegrać w ładnym stylu. No, i właśnie taki, takim kandydatem, który miał przegrać, był Andrzej Duda. No, ale tak się złożyło, że tam już Wajcha za oceanem była e, przełożona, że już było, już było takie nastawienie. No i też, 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 też platforma się po prostu po 8 latach zużyła. No i Andrzej Duda ku zaskoczeniu wszystkich, myślę, że siebie samego też. Wygrał. No a tutaj, no to PiS się zużywa, a nie platforma. To myślę, że to warto, to warto zauważyć, że teraz, że teraz paradoksalnie PiS jest bardziej wdzięcznym obiektem ataków od PO, mimo że PO się zużywa no, w tempie jak na siebie dość dużym. Myślę, że w porównaniu do swoich. Swojej pierwszej kadencji rządów, no to ilość, że tak powiem, wpadek na jednostkę czasu jest spora. Dokładnie. Powiem ci, że ja jeszcze, gdybym był Jarosławem Kaczyńskim, to rozważyłbym wystawienie pani prezydentowej, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Czy ze względu na korzenie? Po pierwsze, korzenie. Po drugie, jest to osoba, która już ma niezłe znajomości w świecie. Poza tym, to jest osoba bardziej ogarnięta od pana prezydenta. Poza tym, jest to kobieta. Jest ona dosyć prezydencka i, i wiesz, na tym bez rybiu, nie mówię, że pani Agata jest, jest rakiem, ale, ale, ale rozważałbym, rozważałbym taką, taką opcję. Uważając ją za opcję ciekawą, no bo tak oprócz oprócz samych tych gierek takich, wiesz, w pisie i tak dalej i tak dalej, no to chodzi jeszcze o to, żeby to była osoba, która już ma jakieś tam nazwijmy to kontakty w tym międzynarodowym świecie polityki, żeby w tych trudnych chwilach, ja myślę, że Jarosław Kaczyński nie jest takim kompletnym głąbem, żeby nie zauważyć, że mamy wojnę hegemoniczną, że można powiedzieć ważną się dzieje Polski, Europy i w ogóle świata i ktoś, kto w tym świecie światowej polityki już przez ładnych parę lat był u boku męża i już ma jakieś tam znajomości i nawet jest tam w miarę lubiany i tak dalej w Chinach i nie tylko w Chinach, no to myślę, że to jest jakiś atut, dosyć, dosyć spory. W związku z tym, ja bym też pomyślał w ten sposób yy, i tak jak mnie wystawił panią Agatę. I pani Agata mogłoby się okazać, że ona jest akceptowalna dużo bardziej dla tych niektórych ludzi głosujących na PO, nazwijmy to, czy jakichś takich niezdecydowanych, niż jakiś pisowski aparatczyk, wiesz, wściekły na Tuska i tak dalej i tak dalej, że ona w takiej pozycji bardziej centrystycznej, jeśli chodzi o ten podział PiS PO, byłaby całkiem ciekawą opcją. No pewnie, pewnie tak. Notabene, owracając na chwilę do naszej kochanej konfederacji, to żebym teraz nie pomylił się, kto to powiedział, że najlepszą kandydatką jest Ewa Zajączkowska, ja wiem, że o tym mówił Tomek Węgrzyn, ale. O... Tak, ale teraz ktoś mówił z tego, powiedzmy, prawicowego mainstreamu. Ziemkiewicz, zdaje się, o tym mówił. Ziemkiewicz to, to powtarzał, yy, więc. Więc, no właśnie, to się zastanawiam, czy. Kaczyński miałby ją wystawić? Nie, no ale może, ale może Wipler stwierdzi, że jednak Mencen to jest za duży obciach i podmieni go na Zajączkowską. No tak, ale to tylko w opcji, że Wipler chciałby mieć dobry wynik, ale jak już tutaj staram się tą tezę wiesz, jakoś wciskać tobie, że Wipler nie chce wcale dobrego wyniku dla Konfederacji. Ja się, ja się domyślam, że on nie chce, ale ale, ale wyobraź sobie taką okoliczność, że może się zmienić nie tyle mądrość etapu, no instrukcje nowe przyjdą. Instrukcje: no to jak się zmienią instrukcje, no to Ewa Zajączkowska, tak jak Sawek Męcan, jest nieakceptowalny dla korony i dla ruchu narodowego, tak Ewa Zajączkowska już jest akceptowalna. akceptowalna jest dla tego całego centrystycznego, wiesz, elektoratu, bo ona po pierwsze była jakąś tam, była osierocona w młodym wieku, krótko mówiąc, taki, wiesz, start z dołu do góry jest, wiesz, taką atrakcyjną kobietą inteligentną, bardzo dobra w debatach, całkiem nieźle, orientująca się w tych wszystkich politycznych wiesz, zawiłościach i tak dalej, i tak dalej. Poza tym jest kobietą wiesz, na konfederację to jest w ogóle. zaprzeczenie nienawidzących kobiet. W związku z tym Ewa Zajęczkowska, oczywiście, jeśli chodzi o jej możliwość zdobycia dobrego dla konfederacji tutaj w wyniku, no to myślę, że ona zdobędzie największy. Myślę, że ona jest w stanie zdobyć 20% i wejść do drugiej tury przy dobrych wiatrach. No ale przypuszczam, że to jest powód, żeby jej nie wystawić. Chociaż tak jak mówię, może się zmieni zmieni wiatr, może Amerykanie dojdą do wniosku, że teraz stawiają wszystko na Nową nadzieję i konfederację, i Ewę Zajączkowską, i tyle. No. Nie mam pojęcia. Jeśli, jeśli takie yy, będą decyzje, no to, no to czemu nie? Chciałem wtedy zobaczyć Minę Sławka Mencena. Myślę, że ona będzie ciekawa i trzeba by ją uwiecznić. Wiesz, więc tutaj fotografowie wszystkich krajów włączcie się w razie czego. Natomiast, yy, natomiast raczej wydaje mi się, że, że Sławek Mencen. Tak bardzo jest zadowolony z faktu, że udało mu się dopiąć, bo wiesz, to jest człowiek, który sobie stawia cele i je osiąga. Skoro jest tak blisko tego celu, żeby wystartować w tych wyborach, że wprowadził spółkę na giełdę, Wszystko mu się po, udało mu się powycinać, wiesz, wszystkich jakichś tam wrogów i tak dalej. Zastąpić ich swoimi ludźmi, to czemu miałby się wycofywać? A jeszcze ciekawa rzecz: w wywiadzie Przemek Wipler, pytany, czemu nie było prawyborów, powiedział, że poprzednie prawybory zakończyły się no, dużym fiaskiem, ponieważ tacy fajni ludzie jak Dziambor, Kulesza czy, czy Sośnierz znaleźli się poza dzięki temu, poza Konfederacją. No i szkoda tego, no. E. Ja pokażę Państwu, co ja zrobiłem przed chwilą, bo tego, żeście nie widzieli, to jest. To jest coś takiego, proszę Państwa, to są ręce, to są ręce, które opadają. E... Chciałoby się zacytować Antoniego Macierewicza. Jak można tak bezczelnie kłamać? Właśnie, no, właśnie jak tego słuchałem, coś, że gość jest niezły. No. Notabene, notabene no, no, no ale wiesz, wiesz, to, to... No, ale to jest... No, to szkoda, że nie powiedział, że jeszcze... W wyniku wyborów parlamentarnych, w których on odegrał znaczącą rolę w kampanii, odszedł taki fajny gość jak Korwin-Mikke. Ja się zresztą Korwina zapytałem w Gliwicach podczas wywiadu, czy wystartuje ponownie. To byłby, o ile dobrze liczę, byłby to już chyba piąty, nie, szósty start Korwina, bo 95, 2000, 2005, 2010. I piętnasty, więc to byłby już szósty start Korwina. No, pan prezes powiedział, że no, on to już nie bardzo, że on liczy na, na kolegę Brauna. Więc no, cóż, no, to jest myślę głos wiele ważący w tych wszystkich naszych rozważaniach. Tak, tak. Natomiast myślę, że po wszystkich tych ostatnich jakichś akcjach, takich. Hepnerzko-politycznych Grzegorza Browna, które są o tyle istotne, że wiesz, Grzegorz Braun jest niezapraszany nie, nie do mediów, ale media muszą opisywać jego działania polityczne, więc to na jedno wychodzi. Myślę, że Grzegorz Braun jest w społeczeństwie takim symbolem stania po właściwej stronie i, i charakteru takiego, że on jest w stanie sam. Przeciwko temu systemowi wiesz, stanąć i, i powiedzieć mu nie. I myślę, że to jest postawa, która w naszym społeczeństwie budzi jakiś szacunek. I w związku z tym wydaje mi się, że jego wynik może być, może być dobry, a wszystkie te, wszystkie te dziadostwa elit rządzących, no tylko zwiększają pulę tych, którzy są niezadowoleni i chcieliby takiego Brauna, żeby im po prostu pokazał. W związku, z tym, w związku z tym wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy koncepcja wystawienia Grzegorza Brauna na kandydata jest po prostu bardzo rozsądna i dobra. Okej, okay, to myślę, że tu byśmy zakończyli chwilowo. Będziemy czekać, patrzeć. Wyczekujemy, myślę, kolejnych ustaw Sławka Mencena z niecierpliwością. W każdym razie ja wyczekuję, a ty, bo przecież on miał 100 ustaw. To jeszcze ma 99 do złożenia. Słuchaj, miał 100 ustaw, ale jak wiemy, yy, zepsuł mu się na, na komputerze. Nie, no to w ogóle jest, wiesz, to jest w ogóle, to jest, yy, zobacz, jak oni myślą pr -owo. To chyba przemek Wiple wymyślił. Powiedz, że napisałeś 100 ustaw, a, jak, a co potem? Potem powiemy, że się komputer zepsuł. Wiesz, czy, czy te teksty w stylu, on myślał, że jest zabawny, mówiąc, że przez te prawybory to tacy fajni ludzie jak Dziambor, czy. Tyszka, nie Tyszka, przepraszam, czy Kulesza, czy, czy Sośnierz odeszli, no w tej chwili już nie są, wiesz, on myśli, że to jest zabawne, że to jest inteligentne, on sobie nie zdaje sprawy z tego, że to jest ten poziom bezczelnego kłamstwa, że on sobie naprawdę nie zdobędzie w ten sposób sympatii, tak? I to samo, i to samo yy, z, z Mencenem, co on myślał, że jak nie pokaże tej ustawy do ostatniej chwili, to nikt jej nie przeczyta? No właśnie, ja dodam tylko, że ja czekam, kiedy kandydata prezydenta centrowy Sławomir Mencen pokaże projekt ustawy, tam był bodaj, o możliwości zawarcia na gruncie również prawa świeckiego nierozerwalnego małżeństwa. To na to, na to proszę, ja cię czekam. Na to czekam. Oczywiście się nie doczekam, ale czekać warto ciekawe, no ale to, to myślę, że Przemek to absolutnie, wiesz, teraz ludzie, którzy go tam otaczają, te wszystkie półboczki, wiesz, wiplery i tak dalej, i tak dalej, no to oni ewidentnie, ewidentnie mają taką koncepcję, że trzeba iść do centrum. No to on w życiu czegoś takiego, co by się nam spodobało, nie zrobi. No nie ma takiej opcji. No cóż, zakończę za wezwaniem. Braun, musisz i tu kończymy. Moim Państwa gościem był Sebastian Pitoń. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam kciuki w górę, subskrypcje, komentarze, mile widziane. Zachęcam też do wsparcia kanału, dane są w opisie, a w opisie też jest link do naszego końcika księgarskiego. Polecę Państwu dwie nowości. Po pierwsze Ewa Marcinkowska, Zielony Armagedon, Koniec świata, czyli książka właśnie o tych wszystkich. Ekologiczno-klimatystycznych bzdurach, jakie się nam szykuje, i powróciła do naszej oferty e, dla koneserów tematu Hiszpania. Franco, profesora Wielomskiego, więc serdecznie polecam. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.